Siemano, dzień doberek, witam Was w następnym vlogu. Ten vlog będzie takim vlogiem z kilku dni. Wymyśliłam sobie, że zrobię takiego vloga z ciekawych ujęć, po prostu z paru dni z mojego tygodnia. Także dzisiaj mamy środę, 10 marca. Wczoraj byłam u fryzjera i przedłużyłam włosy. Przedłużyłam włosy tutaj na fotce z Instagrama, możecie zobaczyć przed i po. Jestem zachwycona, mega się cieszę, bardzo dobrze się w nich czuję. W takiej długości już mi się marzyło od dawna, no ale jednak takie przedłużanie to jest dość kosztowna sprawa, także dlatego się zastanawiałam. Nie robiłam tego w sumie od razu, kiedy mi ten pomysł wpadł do głowy, tylko musiałam jednak ten wydatek przeanalizować sobie. No ale podjęłam decyzję, że okej. Robię w marcu, no i zrobiłam, także mam długie włosy. Jeśli chodzi o jutro, czyli o czwartek, to o godzinie około 5-6 wyjeżdżam tutaj stąd z Dąbrowy do Warszawy i w Warszawie mam nagrania dla Maybelline. Za wiele nie mogę Wam jeszcze zdradzić, ale będziemy właśnie miały nagrania do nowego projektu. Dalej jestem w składzie Maybelline, nic się nie zmieniło, dalej wspólnie będziemy tworzyć fajne rzeczy, także dzisiaj, tak jak mówię, jestem w długich włosach, jutro nagrania, piątek też nagrania, mamy całe dwa dni nagrań, a na weekend jedziemy w pewne fajne miejsce ciutkę odpocząć, ciutkę wychillować po nagrywkach, także mam nadzieję, że będzie fajnie. Mamy czwartek, godzinka, chwilę po 9:00, jestem już na planie, w sumie to przed studiem. Czekam teraz na Weronikę, bo zabłądziła, nie mogła tutaj trafić, także machała mi, żeby nas odnalazła studio. Czekam na Werę, no i wchodzimy i działamy, tak jak powiedziałam wczoraj, działamy z Maybelline, tworzymy dzisiaj fajny projekt, za wiele jeszcze nie możemy zdradzać, ale myślę, że będą super efekty, tak jak zawsze. Tak wygląda jeszcze puste studio, bo jestem trochę przed czasem. Akurat tak zajechaliśmy tutaj do Warszawy wcześniej, zawsze wyjeżdżamy sobie od nas z Dąbrowy z takim zapasem, żeby na pewno zdążyć. Także pierwsze stanowisko, drugie, trzecie i wielka pusta hala. I Wera dotarła, odnalazła się. Dzień dobry, tak. Odnalazłam się, najpierw weszłam w jedną bramę, potem prawie weszłam w drugą bramę i pan ochroniarz mnie okrzyczał, że ja tak nie mogę i mnie pokierował gdzie indziej i znalazłam innego pana ochroniarza, który też mnie okrzyczał, nie wiem za co. No ale dotarłam, taka poniewierana przez dwóch ochroniarzy. Dobrze, że jesteś. Stresujesz się testami? Testami czy się stresuję? No słyszałam, że są straszne, ale chyba, nie wiem, na przykład miałam karboksyterapię, też nie należy do przyjemnych. Co 3 dni miałam wbijane 20 igieł w tyłek, więc i może to nie będzie takie złe. Dokładnie. Bo tego Wam jeszcze nie mówiłam, ale przed nagraniami będziemy mieć czerwone testy na sami wiecie kogo. Nie wiem w końcu, czy ten YouTube to blokuje, czy nie, bo niektórzy mówią, że jak się mówi stricte nazwę wirusa, tak? To blokuje, no? Wystrzałaś? Nie. No nie, mam nadzieję, że nic nam nie przyblokuje i że nie będzie tak źle. Ja jeszcze nie miałam. Berka też jeszcze nie, także... miałam. Zobaczymy. Będziemy mieć patyki wkładane do nosa, nie mogę się zaczekać. No, myślałam, że gorzej. No, też myślałam, że gorzej. Wszystko? Dobra. Za 10 minut będzie wynik obecny. Dziękuję. Luz, serio, myślałam, że będzie gorzej. Spoko. No, każdy tak straszył. No, spoko, serio, okej. Dzieci nie mają mnie dość na twoich filmach, bo jestem teraz w drugim, jak nie wiem, użyjesz u sumy. Zobaczymy, możecie napisać w komentarzach, czy macie Werki dość. A tak na poważnie, jesteśmy już gotowe do nagrań, poprzebierane w tym roku dołączyła do nas również Vanessa, Klaudia. No i jesteśmy właśnie w przeciwnych drużynach z Vanessą i z Werą. Jestem z Klaudią w drużynie. Ja się bardzo z tego cieszę, bo bardzo lubię biały kolor, nie lubię siebie w czerni i całe szczęście... Ja też za bardzo nie wiem. Trochę tam produktów znam. Przez to, że jesteśmy z Werą, może dłużej. No ale teraz to w ogóle już możemy przestać udawać, że się lubimy. W końcu, nie? W końcu mamy inne kolory na sobie. Dokładnie. I słuchajcie, koniec planu. Godzinę dokładnie już Wam mówię. 23:37. No trochę zeszło. Jutro zaczynamy o 10:00. Przygotowania, także 10:30? 10:30. Także no. Jest naprawdę aktywnie, dostałyśmy w ogóle takie piękne kwiatki, nie pokazywałam Wam planu, bo nie było w sumie kiedy, nie mogłyśmy za wiele zdradzać.
Ale Wera wam pokażę, tutaj zaprezentuje piękne kwiaty. O, to są kwiatki. I kolejny dzień, mamy piątek, kolejny dzień na planie. Działamy już z Patrykiem. Cześć. Przyszłam dzisiaj w wilgotnych włosach, żeby Patryk mi tutaj od zera je ładnie wymodelował, okay. Przygotował, także szykujemy się i działamy. Postawiliśmy dzisiaj na proste włoski, wymodelowane. Idę sobie teraz coś zjeść. Zrobię sobie kawkę, bo jeszcze dzisiaj nie piłam. I za pół godziny zaczynamy nagranie. Dziewczyny się jeszcze tam szykują w garderobach. Także mam jeszcze chwilkę, żeby coś przekąsić. Dziewczyny się szykują. Ania. Tutaj Ola. Jacqueline. Nie, ale w tym czwartek. Tutaj fryzurki. Madzia się szykuje. Ale będzie gwiazda. Tak trzeba żyć. Tak. I Vanessa. Dzisiaj Shakira, tak? Dzisiaj Shakira będzie. Pięknie. I mamy sobotę. Wczorajszy dzień na planie był wow. Tyle się działo. Kurczę, ja nie miałam momentu, żeby wziąć aparat, bo przerwy między odcinkami były tak krótkie, że serio ledwo sobie byłam w stanie wam coś relacjonować na Instagramie, na Insta Stories. Ale było bardzo fajnie. Bardzo intensywnie, ale bardzo fajnie. Jestem trochę zmęczona. No ale dojechaliśmy do Janowa Podlaskiego wczoraj wieczorem. W sumie no to można powiedzieć, że już w sobotę, bo byliśmy na miejscu przed pierwszą. Tutaj w Janowie Podlaskim. Jesteśmy w hotelu Zamek Janów Podlaski. Jest tutaj spa dr Ireny Eris, także trochę wychillujemy. Jesteśmy po śniadanku. No, pogoda jest kiepska, trochę pada deszcz, jest tak dość ciemno, także raczej spędzimy faktycznie dzień w hotelu. Jedyny minus, no to hotel, cała strefa spa jest na zapisy i tylko odpowiednie godziny. Umawiasz się na jakąś godzinę, wchodzisz, no i o po skończeniu czasu musisz opuścić basen. Nie ma tego takiego, wiecie, no limit, jak to jest, kiedy jest normalnie. Mimo tej pogody nie narzekam, bo tak jak wam powiedziałam, ostatnie dni były dość intensywne, trochę tej pracy było. Ogólnie nagrania na planie dla mnie super, ja lubię takie akcje, no ale jednak jest to męczące, masa oświetlenia, trzeba być ciągle w gotowości, no i w sali może wiecie, kto mniej więcej wie, jak wygląda praca na planie, to może sobie pomyśleć, że to nie jest wcale takie super ultra łatwe, że tylko pozujesz do zdjęć, no i w sumie się nie zmęczysz, bo jednak to męczy, może nie fizycznie, ale psychicznie, tak? Także naprawdę bardzo się cieszę, że udało nam się wyrwać na taki weekend, troszkę właśnie sobie odpocząć. A basen mamy umówiony dopiero na jakieś godziny poobiadowe, także zjemy sobie tutaj w hotelu obiad, no i później będziemy właśnie zmierzać do strefy spa, trochę się wymoczyć. Ale pewnie nie będę brała ze sobą aparatu, bo wiecie jak to jest, wilgoć, boję się, żeby coś się tam nie zepsuło. Niedziela, byliśmy rano na basenie, zjedliśmy śniadanie, w sumie przymknęło nam się na chwilę po śniadaniu oko. Położyliśmy się do łóżka, żeby tak wiecie, chwilę odpocząć przed wyjazdem, no i po prostu usnęliśmy. Także teraz już mamy godzinę 12, musimy opuszczać pokój, jesteśmy spakowani, no i lecimy do samochodu. Oddajemy kartę, płacimy za wszystko. I po drodze do domu zahaczamy jeszcze o Warszawę, ale jeszcze nie mogę wam zdradzić dlaczego, także dowiecie się niedługo. Bez problemu wczoraj dojechaliśmy do Warszawy na te nagrania, o których jeszcze nie mogę wam mówić, co dokładnie to było, ale było bardzo fajnie. Jeszcze w sumie czekając na nagranie udało mi się zgadać z Kingą Sawczuk. Kinga ma nowe mieszkanko, ma nowego kotka, więc w końcu udało mi się zobaczyć jedno i drugie. Kotek Przesłodziak ma kotka brytyjskiego, Brytyjczyka i powiem szczerze, że bardzo podoba mi się ten kot. Jak nie jestem jakąś kociarą, nie jestem jakąś wielką fanką kotów, tak ten brytyjski, szczególnie ten Kingi, przecudowny, przekochany, zupełnie nie jak kot. Zachowuje się tak bardziej przyjaźnie, nie tak wiecie, wrednie jak niektóre kocury. Także na plus bardzo. No i teraz już jestem w domu, mamy poniedziałek, za mną waliza, kiepska pogoda, ciemno za oknem, już wypakowałam część ubrań, jeszcze drugą część wrzucam do pralki, biorę się za pranie, a z wami się żegnam. Dajcie koniecznie znać, jak wam się podobał taki łączony vlog z kilku dni. Myślę, że jest to spoko opcja, bo ciągle coś się dzieje, wybierałam tylko te momenty, w których działo się coś szczególnie ciekawego. Wiadomo, że czasami mój dzień nie wygląda ultra ciekawie, chociaż wiem, że wiele z was lubi po prostu taki luźny mój dzień, także dajcie znać, co wolicie w
w komentarzach. Tymczasem się żegnam. Dzięki za oglądanie. Buziak. Pa, pa!